jesteśmy w Jaworzu i naszym dzisiejszym gościem, gościem Puść TV jest pan Janusz Świtaj. Pan Janusz jest świeżo upieczonym studentem naszego uniwersytetu. Witaj, Janusz. Cześć. Powiedz, jak ci się studiuje w naszym uniwersytecie? Fajnie mi się studiuje w Uniwersytecie Dzieci Śląskich. Egzaminy mam zróżnicowane, bo zdaję przed komunikatorem Skype. Przyjeżdżam również na uczelnię, a jeden profesor socjologii zrobił wyjątek i przyjechał na egzamin do mnie do domu. Czyli możesz powiedzieć, że Uniwersytet Śląski wychodzi ci naprzeciw. Tak, jest sobie dużo. Uniwersytet Śląski jest bardzo przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Zachęcam wszystkie osoby niepełnosprawne, które jeszcze się nie zdecydowały, aby odważyły się i spróbowały swoich sił studiujących właśnie tam w Uniwersytecie Śląskim. A powiedz, co studiujesz w ogóle? Co cię teraz interesuje? Bo twoja droga jest dość długa, prawda? Bo wiele osób zna twoją historię i w twoim przypadku studiowanie jest poważnym krokiem. Powiedz, co studiujesz i co cię do tego skłoniło? Wybrałem oczywiście dziedzinę psychologię, czyli dziedzinę, która mnie prawie od zawsze interesuje. Już ze swoją niepełnosprawnością zmagam się prawie 21 lat, żeby w tak znacznym stopniu niepełnosprawności wytrwać, trzeba być naprawdę twardym psychicznie człowiekiem. Czyli też mocnym sam dla siebie psychologii. Po ukończonym liceum, gdy jeszcze nie udało mi się zdać wszystkich egzaminów naturalnych, rozpocząłem roczny kurs w prywatnej szkole. Kurs psychologii. Trwałem przez rok. Uzyskałem dyplom. I w zeszłym roku otrzymałem świadectwo dojrzałości, dyplom naturalny. Otworzyłem sobie tym samym drogę. Dałem poszukanie uniwersytetu, na którym rozpocznę prawdziwe studia. Szczęśliwym prawem sprzyjała mi też i opatrzność, szczęście to znalazłem w stronę naszego uniwersytetu na kubertura osób niepełnosprawnych. Tyle to odebrała pani Wioletta. Zachęciła mnie, przedstawiła wszystkie możliwe oferty pomocowe, jak asystent wspomagający, który pomaga mi robić notatki oraz nagrywać wykłady, które będą sobie odsłuchuje ochrona w ten sposób się uczy, więc bez chwili zastanawiania przyjąłem tą ofertę i wypełniłem wszystkie niezbędne dokumenty. Panie Januszu, niech pan powie jedno. Pana niepełnosprawność jest największą, jaką można sobie wyobrazić, ponieważ pana ruchomość ogranicza się tylko do głowy, prawda, i do twarzy. A pan mimo tego jest aktywnym człowiekiem. Niech pan powie wszystkim, co pan robi w swoim życiu teraz, bo i pan studiuje, to co już wiemy, a co jeszcze pan robi? Jeszcze tu nadmienię, że głowa i serce, które pracuje, to są dwa najważniejsze organy i części naszego ciała, więc jak widać, to wystarczy, aby być człowiekiem zadowolonym w siebie, nawet szczęśliwym, gdy realizuje swoje plany i jest z nim zadowolona. Więc tak, oprócz studiowania, przygotowania się do wykładów, które pochłaniają zdecydowaną część mojego czasu, pracuję na pół etatu fundacji Andy Dymny mimo wszystko.
ratuje jako Fightrizer oraz internetowy analityk w rynku osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim rozmawiam telefonicznie z naszymi wspaniałymi darczyńcami. A oprócz tego również staram sobie znaleźć czas na sprawy prywatne, na spotkania ze znajomymi oraz w okresie wiosenno-letnich na wycieczki i wyjazdy. Bardzo lubię wyjeżdżać w góry, na wodę i robić sobie ciekawe zdjęcia. A powiedz Januszu, bo rozmawialiśmy przed wejściem o tym, że tu do Jaworza, to jest twój pierwszy taki wyjazd w grupie, prawda? Tym razem w tak dużej grupie studentów z naszego uniwersytetu. To jest pierwsze spotkanie. Przyjechałem we wtorek, zaraz po zamieniu samochód. Aktywnie tutaj czas spędzam. Poznałem wiele ciekawych osób. Nawiązuję nowe kontakty. Jeszcze bardziej nabieram rozmowy już. Myślałem o kolejnych planach, które będę realizował zaraz po przyjęciu, tak na cały czas. Coś się dzieje. Rozmawialiśmy z twoim asystentem Dawidem, że szybciej od niego piszesz na komputerze. W jaki sposób piszesz na komputerze, że jesteś szybszy od Dawida, twojego asystenta? I powiedz, jakie są twoje dokonania w pisaniu. Mam, tak, posiadam specjalne urządzenie dostosowane do mojej niepełnosprawności. Urządzenie jest postawiane do moich ust. Markami steruje. Więc szybko się, tak jak mówię, zdrowi, pełnosprawni, posługują mysz komputerową. Zamknięcie, zasanie to funkcja prawego i lewego klawisza myszy. A to swoimi ustami w dowolnym kierunku kieruje kursorem. Urządzenie jest bardzo dobrze wykonane, prawda? Pracuję na nim od wielu lat, dlatego precyzja urządzenia oraz moja sprawa doszły do tego, że szybciej potrafię śmigać kursorem niż zdrowi ludzie. Musicie wiedzieć, że Janusz potrafi podpisać swoje książki. Właśnie, Januszu, jak podpisujesz swoje książki? Bo przecież masz tylko ruchomość głowy i twarzy, prawda? Jak to robisz? Mój asystent podaje mi długopis, a najlepiej markę do moich ust i wtedy trzyma tutaj blisko moją książkę przez inne dokumenty. Wypracowałem sobie moje imię i nazwisko. Nie jestem w stanie samodzielnie napisać. To jest coś wręcz niesamowitego, bo ja tak chciałem, po cichu myślałem, że jakaś dedykacja w książce się pojawi od ciebie. Mówię niefortunnie, że mi może coś napiszesz na komputerze, a tutaj okazuje się, że potrafisz podpisać ustami. Wszystko jest możliwe, do tego zależy od kreatywności człowieka, a tego nie brakuje. No właśnie, jakie są twoje plany na przyszłość? Może coś na naszym uniwersytecie? Jakieś plany właśnie związane z uniwersytetem? Może już po studiach? No, do końca studiów to jeszcze daleka droga. Myślę, że na pewno jakieś plany tutaj będą realizowane. Być może zaproszę się do klubu czy stowarzyszenia osób niepełnosprawnych. Ostatnio też słyszałem informację, że będzie organizowana konferencja w sprawie pracy osób niepełnosprawnych. Janusz Świtaj to osoba niesamowita. Osoba, która po ciężkich przeżyciach i mimo swojej ciężkiej niepełnosprawności potrafi cieszyć się życiem. Myślę, że to jest osoba, która powinna inspirować wszystkich tych, którzy na co dzień są smutni i
myślą, że nic nie można osiągnąć, mimo tego, że są pełnosprawni. Jeżeli chcecie skontaktować się z Januszem, to myślę, że Janusz nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby do niego napisać. Możecie napisać... Jeżeli macie jakiś problem i chcielibyście po prostu napisać do Janusza, poczytać może jego książkę, albo uzyskać od niego dedykację, albo po prostu pogadać jak ze zwykłym facetem, no to zapraszamy, żeby poznać Janusza na naszym uniwersytecie i też dzięki jemu samemu właśnie na jego Facebooku. Więc zapraszamy, żeby poznawać naszych studentów takich jak Janusz. Dziękuję. Michał Kotka. Dzisiaj na dyskotece panuje również zatańczyć. Dziękujemy Janusz. Dziękuję bardzo serdecznie.